Cześć, witam Was bardzo serdecznie, prosto z mojej wędkarskiej kanciapy na kanale Local Craft. Często sobie przeglądam filmiki na YouTubie, wędkarskie jakieś materiały i szukają sobie jakiejś ciekawej przynęty gumowej na jakieś mniejsze drapieżniki. Jak mniejsze drapieżniki, czyli jak umie, załóżmy, no to będzie okoń. Większość ludzi poleca tantę. No przecież znam tantę, często mijałem ją w sklepach i wiem, jak to wygląda, wiem, jak to uzbroić, ale dlaczego jeszcze jej nie mam u siebie w pudełku, nie wiem. Chciałem się przekonać, czy naprawdę, tak jak wielu ludzi mówi, tanta łowi zawsze, tanta często ratuje nam tyłek. Dlatego kupiłem sobie trzy jakieś podstawowe kolory, takie, które były w sklepie w sumie i wpadły mi w oko. Jedną mniejszą dwucalową pomarańcz, coś żółtego, jaskrawego i coś naturalnego, zielony. Postanowiłem, że teraz na trzech wypadach, prosto po pracy, jakieś 2-3 godzinki, wrócić w te same miejsca, w te, które dobrze znam, z tą przynętą i zobaczyć, jaka będzie różnica wtedy, kiedy jej nie miałem, a teraz, kiedy będę łowił tylko i wyłącznie na te trzy kolory tanty. Jeśli dobrze pójdzie, to jeszcze może do końca roku będę odlewał własne swoje tanty, jeśli sprawdzi się i będę chciał ją mieć. Także mam nadzieję, że to będzie jakieś takie bynajmniej dla mnie ciekawe doświadczenie i czegoś się ciekawego o tej przynęcie dowiem. Dlatego zapraszam do oglądania. No, skacze, robaczku. No, coś malutkiego się uwiesiło. No jest jakiś pierwszy. Nieduży, ale już. O, nawet się sam się wyczepił. Bezobsługowy. Coś się dzieje w końcu. Wziął tu na samym tym spadku z dobre 3 metry od brzegu. Dobrze, jeszcze spróbuję tutaj je podłubać. Czy że gdzieś się tu kręcą, będę tylko zmieniał przynętę. Ups, mała kraksa. Na razie to jest takie dłubanina, taka typowa dłubaninka. Pierwsze ratowanie. Gdzie tu stanąć? Mi się wydaje, że tam tu już jest głęboko. Byłoby to całe. Coś czułem. No ładnie. Może być krok. I nie ma człowieka. Jest! Jest, jest, jest. Siedzi chyba jakiś, no tak, maluszek jakiś. Ledwo go wyczułem nawet. Ale jest. Ty bazerny.
zmieniłem kolor na pomarańcz. No ale nie wiem, może 10 cm. Uciekaj, smrodzie mały. No i nie wiadomo. Zanosi się na deszcz. Miały w ogóle być burze. Ale takie zmiany nie są najlepsze na ryby. Ale coś tam udało się wydłubać. Niewielkie sztuki, ale zawsze. Póki nie zacznie padać, nie zrobi się tu jakiś armagedon, tu będę siedział. Może w ogóle nie będzie padać. Zrobili falę. Z tą falą miałem rybę, ale taka mała była, że chyba się odczepiła. Pomucha jeszcze raz poprawię. Może jeszcze raz ją zdejmę za drugim rzutem. Wbrew pozorom, tak ten skuter, łódka czy cokolwiek tu przepłynie, takie życie się pojawia. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. A, siedzi. I co? Mówiłem, że cię zdejmę. Trafiłeś za pierwszym, tu trafiłeś za drugim. Jeszcze to za drugim razem też nie trafiłeś, gościu. Jesteś mega pechowy. Uciekaj. Nie w tą stronę, ale... wyjątkowo głupi okoń. To... kontrol. Policja z całą prokuraturą. Dzień dobry. Aj, siedzi. Kurczę, z przodu ryby, z tyłu kaczki. Jo, siedział. Dobra, chyba się przenoszę w inne miejsce, tu jest fajnie. Czas na zmianę. Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but I've been thinking about you. Ale się ciężko chodzi w tych woderach. Ogólnie to są trochę za duże dla mnie. Znaczy buty, numer buta jest dobry, ale poza tym to jest wszystko za duże. No i ta temperatura. Czasami nawet jak nie muszę, to wchodzę do wody, żeby się trochę schłodzić. Ale gdyby nie te śpiochy, to mało gdzie bym mógł wejść i rzucić z brzegu. Nie wiem, czy widać, ale to jest taki malutki szczupaczek. Na wędce chyba nic. No nic, ale użarł ogon. Oddam jeszcze parę rzutów.
Będę chyba spadał, bo widać, że ta burza nie minie bokiem. Zaczyna się już tam błyskać. A ja dla okonia, choćbym nie wiem, jak był, jaki by był duży, nie dam się zabić. Stać w wodzie z węglową wędką. Nie uśmiecha mi się to. Szkoda, że nie ma więcej czasu. Bo coś się tu odezwało. Obżarło mi ogonek. Ten mały szczupaczek tutaj wyskoczył. Że może coś by tutaj się zadziało, ale... Zobaczę, jak to się z tą pogodą potoczy. Ostatni rzut. Generalnie tam złowiłem 3 okonki, miałem 2 spady, a tu miałem obgryziony ogonek na starcie. W tym miejscu jestem 20 minut. Proszę bardzo. 20 minut i jeszcze takie coś na koniec mnie spotkało. Ja już się zwijam. Do zobaczenia. Pa! Zdążyłem. Akurat przyszła. Było pierwsze przytrzymanie, tak. Coś niedużego, ale już był kontakt. Dobra, idę w tamtą stronę. Na wodzie. Tu jest paskudnie, to może w końcu tu będzie. Jakaś ryba. O Jezu, jaka płacizna. Ale skoro tam jest głęboko, a tu jest płytko, to gdzieś tu musi być rant. Zrobimy takiego szurańca przy dnie. Najwyżej będę ciągnął ziele. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero, dwa, pięć, cztery, osiem. Jedziemy. Siedzi. Ale maluszek. Ale chociaż jeszcze w krzakach się wpierdzi. Już go chyba nie ma. Ja nie mogę.
Co za pech. Myślałem, że chociaż rybę zobaczę. Teraz mu nie dam spaść. Wysoko, wysoko, żeby tylko znowu nie w te krzaki. Ale pobijał na kilka razy normalnie. No, nie taki aż najmniejszy. Ale pasiak. Może się odepnie sam. Tylko w podbierak. Który mi utonął. Może będzie ich więcej. Ała. On mnie załatwił. I ogon upier... pierwszego maja. Mniejszy, ale za to bardziej łakomy. Ale gdzie żeś rzucił? Chyba bez przynęty rzuciłem. Czy się urwało? Oaj. Nie, no tego to... Chyba mi przegryzł tutaj końcówkę tego fluorokarbonu. Dobra, szybko to jakoś przewiążę i spróbuję jeszcze raz. Dobra, zawiązałem to tak partyzancko oczkiem do czeburaszki. Niestety mam tylko 3 gramowe, nie wiem jak to będzie latać. I hak taki z dużym oczkiem, żeby sobie ładnie to tam tańczyło po dnie. Myślę, że powinno się sprawdzić, ale jedyny problem to będzie taki, że mogę nie dorzucić w to miejsce. Dobra, hak wysunę jak najbardziej do tyłu. To powinno się tak gibać pod nie jak mały pędrek. Teraz wchodzę do wody. Ogarnę, bo ja lubię coś zostawić. Mam nadzieję, że łokonki tam będą, ale to trochę słabo to wygląda. Aż spadł. No ale siedział. No udało mi się takich zbóji trochę połowić. Kiedy szczupak nie bierze, jak najbardziej. Czemu? Muszę powiedzieć, że o ile ten dzień zaczął się kiepsko, bo straciłem dużo czasu na szukanie tej miejscówki, to o ile już później namierzyłem to miejsce, to złowiłem chyba 4 okonie z jednego miejsca i co jakiś czas miałem albo spad, albo ugryziony ogon, albo zawsze miałem jakiś kontakt z rybą, także coś się działo. Podstawa to znaleźć te okonie, a później myślę, że jeżeli na takiego robaszka z merdającym ogonkiem nie zareagują, to już naprawdę będzie coś nie tak. Także widzimy się w kolejnym dniu, 3 na łowieniu na tankę. Zaczynam od razu od tego miejsca, dzień 3. Co to, jakaś czapla? Mam nadzieję, że wszystkiego nie wyżarła. No i jestem ciekawy, czy to był tylko przypadek, czy faktycznie te okonie lubią tam sobie stać. Ale czysta woda. Dobra, ale za dużo rzeczy nabrałem. To bym musiał wbić sobie jakoś. Ale tu twardo jest. Dobra.
Teraz podbieraczek zamontuję tu. Ha. Można? Można. Wtedy skończyłem tamtą pomarańczową. Nie, żółtą o smaku sera. Pomarańczowe zgubiłem po pierwszym dniu. Mi się wydaje, że zostawiłem je na takiej łódce. No to dziś zacznę od takiej naturalnej, zielonej. Leć. Oj, chyba mam pierwszego, ale w krzaki wszedł. Aż kurde, chyba go już nie ma. No nic, te spady będą się chyba częściej zdarzały, bo jednak mam wody do kolan, a tam jest dość głęboko. Czyli prędzej czy później na ten uskok musi trafić ta ryba, a tam już jest wszystko porośnięte. No i dobra, spróbujemy teraz. Zmiana koloru na żółty, bo jak na razie to tylko jeden spad. Trzy, dwa, jeden. Jest pierwszy kajtuś. Taki trochę chudodłogi. Tak sobie tu siedzi. Mam nadzieję, że złowi ich trochę więcej. I będę je liczył. No ale dobra. Żółty zadziałał. Siedź. Znowu coś niedużego. No już taki. No mnie już cieszy. Tam za tamtymi trzcinkami chyba się ładny szupak spławił. No ale lepiej, żeby on mi tu nie siadał na ten zestaw. I kolejny spod samych krzaczków. Ale widziałem, jak uderzył. Ale uciekł, dobra. I cieszę się, bo z tyłu siedzi gościu na łódce. Z okoniami na razie sobie daruję 3 dni. Niewielkie okonie. W pierwszym chyba było 4, teraz 6. Znaczy 3 dni. To były 3 popołudnia. Łowiłem dziś chyba 4 godziny, wcześniej z 2,5. Jeszcze później w tym drugim wypadzie z 3 godziny. Można powiedzieć, no jakieś okoń na godzinę.
Dobra. Ja się pakuję. Nara. No i test tamty dobieg końca. O ile nie mogę powiedzieć, że to jest jedna jedyna słuszna przynęta, która zawsze będzie łowić ryby, to już wiem, że jeżeli te ryby będą brały, to ona faktycznie będzie łowić zawsze. I w drugą stronę, można powiedzieć, że jej fenomen polega na tym, że ona nie ma jakiejś pracy własnej, nie ma tu żadnego kopytka, które wprawia ją w ruch, a trzeba ją animować ręką, własnym kijem, że tak powiem. Czyli tutaj dużo zależy od wędkarza. I takie główne zadanie, jakie myślę, że ona ma, to jest właśnie łowienie okoni tych niechętnych, właśnie w te dni, kiedy one wcale nie chcą brać. Stoją sobie gdzieś pogrupowane i nie będą ganiać tych przynęt. Choćby nie wiadomo ile błystek, ile wirujących ogonków, twisterów i innych robaszków szybko nie przeskoczyło tego łowiska, one nie uniosą się, nie pogonią tej przynęty. Ale za to tamta potrafi w jednym miejscu, bo nawet nie trzeba odrywać tego obciążenia od dna, wystarczy poprzez same naprężanie plecionki czy żyłki wprawiać ją właśnie w ten falisty ruch i wtedy ona przystanie dłużej w tym samym miejscu, czyli dłuższy czas poświęcamy na obławianie tego samego punktu. I jeżeli te okonie tam będą, a ten robaszek będzie im tak, można powiedzieć, igrał przed nosem, to może któryś z nich w końcu sprowokowany uderzy w tą przynętę. I to jest moim zdaniem cały fenomen takich przynęt tantopodobnych i tant. Bo jeżeli, załóżmy, ona by była uzbrojona w czeburaszkę, owszem, może tak być, ale moim zdaniem wtedy, kiedy wiemy, że one już żerują, wtedy, jeżeli one ją ganiają, albo musimy mieć dobrą wprawę i to już dużo zależy od nas, jak łowimy, ale moim zdaniem będzie prościej zacząć od dropshota, bo nawet taki mały kowroteczek potrafi na jedno zwinięcie korbki zwinąć od pół metra, załóżmy do 70, w zależności jakie ma przełożenie ten kołowrotek. A więc rzucając czeburaszkę, podbijając tak jak załóżmy 70% ludzi łowi, podbijając i skręcając, to jednym obrotem odskakujemy od tego potencjalnego miejsca już o 70 cm i może wcale ten okoń nie wyruszyć, nie pogonić tej przynęty. Dlatego jest to łowienie dość takie monotonne, uporczywe, do skutku, dla upartych, ale załóżmy w zawodach, kiedy inne ryby nie współpracują, można zrobić wynik właśnie na takich małych okoniach. Dlatego jeśli Wam się podobało, możecie zostawić lajka, a ja spróbuję zrobić swój prototyp takiej tanty i może niedługo będę robił własne takie przynęty. Do zobaczenia.